Teraz zaczynamy część też bardzo ważną na temat tych dusz, bo było tutaj pytania. Pamiętajcie, że do przerwy rozmawiamy na temat tych wszystkich dusz, ale na co macie zwrócić uwagę? Czyli wiemy, że dusze, to już chyba wiecie, nie umierają do końca, tylko jako dusze wracają tutaj do wszechświata. Jak myślicie, dlaczego wracają? Dlaczego wracają dusze do wszechświata? Nie chcą się pogodzić ze śmiercią. To też. Szukają też przebaczenia, tak? Doświadczenia. Doświadczają czegoś. Dusze tak naprawdę wracają do wszechświata z jednego bardzo ważnego powodu. A mianowicie to musicie wiedzieć. Dlaczego wracają? Dusza martwa, kiedy zaczyna przestawać serce bić, krew w żyłach krążyć, ona nie wie, co się z nią dzieje. Dusza właściwie tej śmierci klinicznej to jest, słuchajcie, jakby oprogramowanie komputera. Ona działa na zasadzie pamięci kwantowej. Czyli umiera człowiek i co się z nim dzieje? Ciało zostaje, ale dusza idzie dalej. I ona z tą pamięcią już nie zostaje, czyli w pewnej kwestii zostaje odcięta ta pamięć kwantowa, tak jakbyśmy mieli program w komputerze, zostaje odcięta. Ale ta pamięć kwantowa, która jest w każdym organizmie, w każdym ciele, będzie wokół niej, czyli będzie mu przypominała. Ty jesteś dalej duszą, możesz, jesteś tu, umarłaś, bo czasami też dusze nie wiedzą, że umierają. To jest takie, nazywa się, wiecie, ta pamięć, która jest przy duszy, to tak jak to naukowcy kiedyś udowodnili, że jest życie po śmierci, czyli to oprogramowanie tak naprawdę tej pamięci kwantowej tej duszy jest związana z mikrotubulami. To są takie mikrotubole. One rejestrują to, co przed samą śmiercią zarejestrowały, to, co pamiętają za życia i z tą pamięcią krążą wokół swojej wybranej osoby, czyli jako dusza. Dusze, które już wracają całkowicie na Ziemię, to już dochodzi do reinkarnacji. Ale ani my, ani ta dusza nie ma absolutnie wglądu do tego, kiedy ona przyjdzie i się zreinkarnuje. Nie ma. Jeżeli ktoś powie, że tak, ta już dusza zmarła 30-40 lat temu i nie ma z nią kontaktu, owszem, zgodzę się, bo może akurat była już gotowa zejścia tutaj na świat, pogodzić się z tym i już tą duszą nie mamy żadnego kontaktu, w sensie my jako żywi ludzie, nawet ja medium. Nie mam, po prostu nie mam. I weszła w inne ciało, tak? Maria, dusza, która jest gotowa zejścia tutaj na Ziemię, weszła w swoje ciało? Niekoniecznie. Nigdy nie może iść, dusza nie wybiera nigdy niżej. Czyli jeżeli za życia na przykład twój tam tato robił taki, taki i on się teraz chce połączyć ze swoim ciałem, niekoniecznie. On jeżeli będzie gotowy, a jeszcze nie jest, bo miałam z nim kontakt, to tak naprawdę może się reinkarnować nawet za 500 lat. Więc nie ma takiego, słuchajcie, czasu. Są dusze, które ja mając obraz pomnika, w którym pisze 1863 roku i ja jeszcze czuję, że po prostu mnie przytyka, wręcz mnie dusi, to znaczy, że ja jeszcze mam z nią kontakt. Zobaczcie, 1863. Nie ma konkretnej daty ani konkretnego czasu, kiedy dusza jest przygotowana na zejście tutaj na Ziemię. A mówię o tym, żebyście byli świadomi, że a już pewnie ten mój ojciec już ma spokój, czy moja mama, czy mój syn, bo umarł 45 lat temu, albo 50 czy 60. Nie ma takiego czasu. Dusze muszą po pierwsze sobie zasłużyć na zejście tu na Ziemię, po drugie, muszą być uwolnione z astralu. Po trzecie, muszą być gotowe i to nie my o tym decydujemy.
Czyli tak naprawdę to mogą się reinkarnować nawet setki ileś tam czasu. Jeżeli na przykład dojdzie do wybaczenia, na przykład, jeżeli dusza jest tam i jest nieprzebaczona, osoba jest tutaj na ziemi, która nie przebaczy, zostanie jej to wybaczone i ta osoba sobie też wybaczy to wszystko, czy wtedy nie zostanie uwolniona? Dusza, która schodzi, to musicie wiedzieć, dusza, która schodzi tutaj na ziemię i podejmuje reinkarnacji, dalej co robi? Co dalej robi? Musi jakby odpracować to wszystko. Odpracowuje to wszystko, co miała do odpracowania i odpracowuje za nasze życie, za złe swoje uczynki i tak dalej. Dalej musi odpracować. Tylko ja mówię, że już nie mamy z tą duszą kontaktu. To nie jest tak, że ona umiera w sensie, bo my już nie będziemy... Tak, od nas jest uwolniona. Ona dalej, słuchajcie, przepracowuje tutaj, jak zejdzie ta dusza na ziemię, te wszystkie swoje uczynki. To nie ma tak, że ona jest... Tak, dokładnie. I była tak, że na przykład ona nie wraca do swojego ciała. Ona nie musi się połączyć z ciałem. Czyli mówimy, że jeżeli nie niżej, to na pewno nie z ciałem, gdzie po prostu no, wstąpi na przykład w ciało jakiegoś zwierzęcia, absolutnie. Ale może wybrać sobie ciało, które na ten moment jej bardziej odpowiada, prawda? Czyli ktoś, kto zrobił dobre uczynki za życia. I takie dusze szukają takich połączeń. Ty zapytałaś, Maria, dlaczego dusze nie odchodzą na drugą stronę, dlaczego mają żywot zbłąkanej duszy i dlaczego się podłączają do nas i dlaczego robią nam krzywdę. No też z wielu powodów. Jak myślicie, jakie dusze są w astralu? Kiedy człowiek umiera, to tak samo jest tam traktowany po drugiej stronie, czyli za kurtyną śmierci. Dlaczego on nie może przejść spokojnie? Dlaczego on trafia do astralu? Dlatego, że on sobie sam odbiera życie, jest samobójcą, jest zabójcą, jest mordercą i tak dalej. Tam trafiają dusze w astralu, czyli nie ma tam dalej przejścia. I to się przekonałam przez te naście lat pracy, że one bardzo cierpią, ale co dziwne, nie zmieniają się. Czyli nie przyznają się do tego, że na przykład zrobiły coś złego. Nie myślcie sobie, że te dusze mówią w ten sposób: ja bardzo żałuję swojej winy. Nie, nie, nie. A co ja zrobiłem takiego? Powiesiłem się, no i co? Jak ja mam to rodzinie przekazać, że on dalej zrobiłby to samo, albo nie żałuje tego, co zrobił, albo nie będzie innym człowiekiem i nie będzie robił innych dobrych rzeczy. Po prostu z tym zostaje. Więc tak naprawdę, słuchajcie, jeżeli chodzi o duszę zmarłych, w sensie bycia, zejścia tutaj na ziemi, to one też muszą mieć jakby swój czas. Dlaczego się mszczą? No powiedziałam wam, nie są osobami, nie są duszami, które uznają, że zrobiły coś złego. Dlaczego się mszczą? Dlatego, że nie dostawały pomoc, one tak uważają, nie dostawały konkretnej pomocy za życia i muszą teraz no, tam tak cierpieć po drugiej stronie. Powiedzmy, że chłopak ginie w wypadku samochodowym i ja go widzę w astralu. Jak to wytłumaczycie? Przecież to nie była jego wina, że zdarzył się wypadek i on umiera i odchodzi na drugą stronę. Przywiązany jest. Przez rodzinę, przez miejsce. I? Dlaczego nie odchodzi na drugą stronę i idzie do astralu? Czy takie osoby z wypadku powinny być w astralu? No to tak chodzi o to, jakie życie przeżywa. Czy był dobry, co zrobił za życie, nie jak umarł, śmierć innego. Wydawałoby się, Dorotka dobrze mówi, wydawałoby się, że no przecież wypadek, tak? Po pierwsze, nie jest z jego winy, ale co zrobił wcześniej, jaki był człowiekiem za życia, też go przytrzymuje w astralu, bo na przykład był zły. Chociaż jest jeden konkretny powód. Osoby, które giną w wypadku samochodowym i wchodzą do astralu, to dlatego, że nie wiedzą, że zmarły.
śmierć sekundowa. Nie zapamiętuje jego oprogramowanie, że zginął. Nie zapamiętuje. Po prostu często z tymi duszami mama, która strasznie rozpacza po stracie syna. Mamo, ale gdzie ja jestem? Ale przecież ty, synu, umarłeś. Kiedy? Nie wiedzą, gdzie są, rozumiecie? I taka osoba, ze względu na to, co robiła za życia i dlatego, że nie wie, że nie żyje, też idzie do astralu. I teraz to przejście, bo ja zawsze przeprowadzam te dusze jako medium i to jest naprawdę trudna praca, ale też można samemu, żeby uzdrowić całe te relacje, nawet jeżeli macie żal i tak dalej, to bez względu na to, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, ja tutaj nie będę wchodziła w wasze wyznania czy religie, ale jest potrzebna do tego jedna, jedyna, konkretna msza. I po tym jest spokój. Czyli poprosimy wtedy w kościele, czy konkretnie kapłana o mszę jaką, Piotr? Gregoriańską. A to 30 dni wtedy, nie? 8 tygodni. Nie 30 dni, Maria. 8 tygodni. Jest prowadzona msza gregoriańska, gdzie tu, uwaga, jest tylko dla tej konkretnej duszy odprowadzenie. Bo jeżeli mamy mszę za zmarłych, to leci cała lista i jest podawane nazwiskami. Dla mnie jest to niezrozumiałe kompletnie. Więc msze gregoriańskie pozwalają odciążyć tą duszę, żeby przeszła na drugą stronę i nie podłączała się do nas jako rodziny, że po co ty tutaj jesteś, odejdź stąd. Wiecie, ile ja domów odwiedziłam w sensie oczyszczeń energetycznych z dusz? Jak tylko weszłam, to wszyscy się pojawiali. Ja mówię, proszę wyjść, teraz proszę wyjść, niech domownicy nie chodzą, ja muszę z nimi porozmawiać. Było czaskanie drzwiami, czasami mnie niektóre dusze nie chciały wpuścić do środka. Ja mówię, dobrze, usiądź tutaj i porozmawiaj ze mną, co się stało, co się tobie stało. Nie chcielibyście tego słyszeć. Jak brat do brata strzelał i została jeszcze broń na strychu i cały czas, a czemu pani patrzy na ten sufit? Co się tam stało? Czyli mówię wam o z życia wzięte sytuacje, gdzie my chodzimy koło tego obok i nie wiemy, co się tak naprawdę dzieje z nami. Nie wiemy. Ja kupiłam dom i położyłam się do łóżka i zaczęło mi tak łóżkiem trzęsąc. Normalnie jakby ktoś wziął łóżko i tak potrząs. Tak, więc pamiętajcie, że dusza po śmierci dalej żyje, ma pamięć kwantową, która wiruje tak naprawdę koło niej i ona wie, że dalej może prowadzić życie po śmierci. Ja, jak mówimy o tych duszach, to polecam wam. To są naprawdę piękne historie, które wam, to jest tak piękna literatura, która wyjaśni wam życie po śmierci. To jest napisana książka, w której znajdziecie wszystkie historie życia po śmierci, autentyczne, słuchajcie. Tu można naprawdę 3 dni płakać po tej książce, bo tak naprawdę jak dusze się zachowują, jak nie tylko nie wiedzą, że żyją, ale jak cały czas idą za nami i uwalniają nas od wielkich trosk, uwalniają nas od wypadków, uwalniają nas od chorób, tylko my musimy wiedzieć, że ta dusza koło nas jest. A wiecie, że jak udowadniamy, że jest życie po śmierci, to ta książka jest jedynym chyba bardzo dobrym taką wskazówką, jak myśmy powinni w ogóle postępować po stracie bliskiego. Takie są dwie. Przepiękna książka, również Odważne dusze. Tutaj macie cały zbiór sytuacji. Też będziecie tutaj mieć ogromną wiedzę. Odważne dusze. Możecie sobie później te książki tutaj u mnie zakupić. Natomiast tak naprawdę Odważne dusze. Tu macie zbiór tych wszystkich kontaktów z duszami. No właśnie, Odważne dusze. Jak dusze się zachowują po śmierci, jak nas widzą jako nas żywych. Czyli tak naprawdę oddziałują, tak jak Dorotka mówi,
Wiecie, ja myślę, że po prostu my czegoś jeszcze bardzo dużo nie rozumiemy, na przykład jeżeli chodzi o odejście naszych bliskich, w jaki sposób my mamy z nimi kontakt, ale zaprośmy, jeżeli były to dobre dusze za życia, takie, które nam pomagały, tak jak na przykład Bogusi, Ani, że mamy kontakt tutaj z babcią, też od Ani, żeby to dobre dusze, to zaprośmy ich do swojego życia. Nigdy dusza nam nie będzie pomagać, jeżeli my ich nie zaprosimy do swojego życia. Czyli z duszy zmarłej robimy przewodnika duchowego. Ale dopóki nie zaprosimy ich do swojego życia, to nie będzie się nami opiekował. A w jaki sposób to zrobić? Siadamy, zapalamy sobie świece, piszemy sobie, przestańcie z tymi białymi świecami. Wszędzie, gdziekolwiek, cośkolwiek robicie, wszędzie słyszę białe świece. No nie będę wam tu robiła wykładów o świecach, ale trochę kiedyś tą tematykę wprowadzę na warsztatach, to się dowiecie. Jak ważne jest, jak i ważny jest kolor świecy. Bo jeżeli mamy jakąś starszą osobę w domu, i to jest udowodnione, moje babcie tak robiły, to się pyta, czemu dziecko palisz białą świecę? Przecież my jesteśmy chore, a nie chcemy, żeby zabierać tobie energii. Czyli biała świeca, jeżeli nie mamy chorej osoby w domu albo jakiejś starszej, nie palmy białej świecy. Bo mogę wam powiedzieć tylko jedno. Ta osoba starsza czy chora dostaje energii, a wy idziecie w dół. I na temat świec mogę wam bardzo dużo powiedzieć. Natomiast stosujcie świece oczyszczające, żółtą lub pomarańczową. Zaświećcie sobie taką świecę. Poproście, ja Maria, czy ja Piotr, czy ja Ania, czy ja Bogusia, urodzona wtedy i wtedy, podajcie swoją datę, zapraszam cię do swojego życia. Ja pomagam tobie, ty pomagasz mnie. Czyli jest to konkretny przewodnik duchowy i tak też zapraszamy duchowych przewodników. To jest praca. Praca, słuchajcie, którą musicie wytworzyć, musicie zrobić, bo inaczej to oni się gdzieś koło was kręcą, kumulują, ale wam nie pomogą. Czyli zaproście tę duszę do swojego życia. Pomóż mi, tato, pomóż mi, dziadko. Jak idziecie na cmentarz, odwiedzacie swoich zmarłych, nie rozmawiacie z nimi? No, o to właśnie. Ale tam nie ma odpowiedzi. A gdybyście zaprosili tę duszę do swojego życia, opiekuj się Mateuszem, Szymkiem, opiekuj się Agatą, opiekuj się innymi moimi dziećmi, to właśnie w taki sposób mamy przewodnika duchowego. I on będzie podążał za wszystkimi. Ale czy w ten sposób, zapraszając tu, nie zakłócamy ich tam bytności jakiejś? Maria, wy nawet nie wiecie, jak dusze zmarłych, które za życia no, różnie na przykład postępowały. Zapraszamy tylko te osoby, które uważaliśmy, że nas chronią i powinny nas chronić i były dobre, zaznaczam, to nie zakłócamy, bo oni tego potrzebują. I chętnie przychodzą. Bardzo chętnie przychodzą, cieszą się na kontakty. Bogusia wie, że ja nie pozwalam na zbyt częsty jakiś tam kontakt. Chcę jakby, żeby te dusze były spokojne, nie zakłócać ich życia tam. Natomiast jeżeli to robicie przy medium albo kontaktujecie się tylko przy medium, to ci, którzy znają mnie właśnie z takich kontaktów prywatnych, zawsze odprowadzam tę duszę na drugą stronę. Nie wolno wam zostawić duszy, nie wolno wam zostawić duszy. Dobrze, to już koniec, dusza sobie poszła i koniec. Słyszeliście o czymś takim, że medium odprowadza duszę? Tak, tak. A odprowadzają? No powinni chyba odprowadzać, tak? A ja znam osoby, które nie odprowadzają. No i później dzieje się to, co się dzieje. Każdy kontakt z duszą bezpośredni musi być odprowadzeniem. No ale jeśli ja tego przewodnika zaproszę, to jak ja mam odprowadzić? Nie, nie, Maria, ty zapraszasz go do swojego życia, żeby on tobą kierował i żeby ci pomógł.
Wskazywał drogę, rozwiązywał problemy, nie tylko będzie was przytrzymywał w domu, kiedy będzie czuł niebezpieczeństwo. Będzie mówił, nie, teraz tego nie załatwisz. Nie macie takich sytuacji w domu? Tysiące. Tysiące. Jaką miałam sytuację? Wyczuwalną. Już. Pas przez jezdnię dwupasmowa i zatrzymuje się przede mną bus, więc ja wchodzę na te pasy, a nie widziałam, że na drugim pasie jedzie czarny, wielki jeep. I doszłam do połowy jezdni i nagle czuję, że mi ktoś z tyłu za kurtkę przytrzymał. No właśnie. I gdybym dała trzy kroki, to prosto pod tego jeepa, który był świadom tego, skoro ten bus się zatrzymał, to ktoś przechodzi przez pasy. A on liczył, nie wiem na co, że zdąży przyjechać. I my to nazywamy, Maria, jakimiś mówimy, ja że to... Że to nie jest przypadek i takich sytuacji, jak nie wiecie, że to są dusze zmarłych, że na przykład ich widzimy jakby na każdym kroku, to tak naprawdę to nie jest kwestia przypadku. One za nas chodzą, ale ja mówię wam o tym, żebyście zaprosili te swoje dusze do, podajcie datę urodzenia, przypomnijcie się, kim jesteście i zapraszam cię do swojego życia, do mojej rodziny, do mojego życia. To nie tylko dusze wiedzą, co się dzieje w waszym życiu codziennym, ale ja już nawet nie chcę mówić, że czasami mi, słuchajcie, bardzo przykro, jak ktoś mówi, pani Aniu, ja teraz nie będę się widziała tylko z mamą, tylko z tatą, bo jak pani rozmawiała z moją nieżyjącą mamą, to moja mama powiedziała, że taty w marcu nie będzie. I słuchajcie, ona przychodzi w maju czy w czerwcu i mówi, ja mówię, ojejku, a kto to jest? Taki, bo jej tato pił bardzo, ale no a pani Aniu, tak jak pani powiedziała, w marcu, to w marcu, mama go zabrała w marcu i dusze mi mówią, że na przykład zabierze go w marcu. No i zabrała. Co prawda zapił się na śmierć, ale go zabrała. Koniec. Ja sobie myślę, ojej, to ja nie będę przekazywać takich informacji, to dusza mnie zmusza. Jak nie w tą stronę, to w tą stronę. Masz to przekazać, masz to powiedzieć. Także medium nie ma łatwego życia, bo one będą tak chodzić i tak przypominać, masz to wszystko powiedzieć. Co prawda przy tych kontaktach one mówią szybko, z jakiegoś powodu się spieszą, mają coś tam do zrobienia. To nie jest tak, że one sobie tylko siedzą, tęsknią i cierpią, mają tam coś do zrobienia. Albo się opiekują innymi duszami, albo mają odrobić to, co nie odrobiły za życia, albo opiekują się młodszymi z rodziny. No różnie to wygląda. Cały czas czuję, jak się dusza na coś spieszy. Ona nie ma za długo czasu. Natomiast jeżeli były to dusze za życia bardzo dobre, to one mają więcej tego czasu, więcej mają tego pozwolenia, są bardzo bezpieczne. Pamiętajcie, zaproście te dusze do swojego życia i niech się wami opiekują, bo was będą kreować wtedy, wskazywać wam drogę. Więc musicie to zrobić tak, jak ja mówiłam, zapalić świecę, napisać imię, datę urodzenia i zaprosić. Tak jak pracujecie z przewodnikami duchowymi? Pracujecie? No jestem ciekawa, z jakimi. Ja dużo czytałam, ale zawsze... Piotr, proszę. Tu, osoba duchowa, proszę. Jaki przewodnik duchowy? Wiem, że jest, nie znam jego imienia. Nie wytrzymam, po prostu z wami. Nie możecie pracować, jeszcze raz mówię, z incognito. Nie ma czegoś takiego. Musicie, ja zaraz wam coś narysuję. Ja rozmawiam z Michałem Arkaniowym. O, proszę, to jest przewodnik duchowy. Ale ja chciałem jedno pytanie. Proszę, proszę. Nie chcę, żeby mi ten wątek uciekł. Tutaj wcześniej dowiedziałem się, że ojciec mnie blokuje i tak dalej, z powodu naszych relacji fatalnych. Jak wypiliśmy, tak, to wtedy był wspaniały na 5 minut, kochany i tak dalej, tata i syn. W każdym razie nasuwa się jedno pytanie, w moim przypadku. Skoro mnie blokuje i ma jakieś tam negatywne dalej, powiedzmy, skłonności do blokowania mnie i tak dalej, mimo rodziny, żony, to nasuwa się pytanie, czy ja powinienem chociaż go, na przykład gdzieś wyjeżdżam i tak dalej, nie chodzi o wyjazd w ogóle, automatycznie ode mnie, wieślu, jak mu,
jak masz taką moc, siłę, to chroni nas i tak dalej, i tak dalej. Czy ja w ogóle powinienem nie, Mariusz, się odwoływać, a zamknąć ten temat, postawić kropkę nad i koniec. Dokładnie tak. A ja popełniam błąd, bo pomimo naszych fatalnych relacji. To go wzywasz. I tu jest też moja wina. To go wzywasz, tak? Wstydzę się pewne. To chodziło to naprawdę. Nie... Jeszcze raz mówię, przewodnicy duchowi. A ja wszystko proszę go duchowo. Jak widzisz, jak możesz nas wesprzeć w jakikolwiek sposób i to chyba robię błąd. Mariusz, wiesz jaki on tutaj przyszedł, wszystkich przeganiał, bo on jest tu na najważniejszy, że on tutaj co, wy się ze mną nie liczycie, nawet się obracał i patrzył, a co to w ogóle, kto to jest. Więc nie możesz go prosić i zamknąć temat na amen. I kiedy dojdzie do oczyszczeń energetycznych, to zobaczysz, jakie on tutaj zrobił ci blokady, więc zamknąć temat raz na zawsze i zobaczysz, jaka będzie wtedy ulga. Przypominam o 29-latku, który się umiera nagle i jest... no nie przepracował tego alkoholizmu, to też was zablokował. Jak przychodzicie na cmentarz, to nie, to myśmy tutaj przychodzili, myśmy, tylko po prostu zamknąć temat. Przychodzicie, palicie świece, koniec, nie ma rozmów, nie ma niczego. Dlatego, że wtedy, chociaż ja nie jestem zwolennikiem cmentarza, tak a propos. Dlatego, że ja się boję tych dusz. Boję się tych dusz, dlatego, że tam właśnie w takich miejscach jest bardzo dużo zbłąkanych dusz i ja musiałabym się 24 godziny oczyszczać, ja mam problem, idę do mamy, idę do siostrzeńca, ale jestem chwilę, zrobię to, co mam zrobić i już się wtedy jakby nie obawiam, ale wtedy, kiedy najgorzej jest mi w święto zmarłych, jakieś siostra mi tylko mówi, Ania wytrzymaj, a mnie już kołuje. Słuchajcie, ja mam, to jest takie kołowanie, na zasadzie jak widzę, że te dusze się wszystkie chcą przylepiać, bo chcą kontaktu, to jest bardzo trudne. Więc jak wszyscy stoją, no to ja też stoję, ale ja nie mogę, ja po prostu, są duże skupiska ludzi, tak, to się nie idzie w pojedynkę, tylko jest dużo ludzi i mnie po prostu kołuje. Tak mnie po prostu, jakbym ktoś pomyśli, że jestem gdzieś tak, więc nie mogę, bo tak mnie dopadają. Więc ja cmentarzy nie mogę ze względu na to, że mnie wyczuwają i też lubią się podłączać. Więc tak naprawdę pamiętajcie, że nie wzywamy jako opiekunów duchowych złych ludzi. Nie wzywajmy, dajmy spokój. Przewodnicy duchowi to tak jak Mariusz powiedział, Archanioł Michał, mamy czterech ziemskich archaniołów, tu macie. Ja wam tutaj przywiozłam, to musi znaleźć się w każdym domu, to. Bo tutaj macie również wszystkich archaniołów ziemskich. Archanioł jaki, Bogusia? Michał? Michał, Azrael, ja ci zaraz dam Azrael. Uriel. Ja ci zaraz dam Azrael. Pa, wyleciała z Azraelem. Słuchajcie, chciałabym, żebyście poznali, chociaż dzisiaj nie jest temat archaniołów, ale musicie ochraniać się czterema ziemskimi archaniołami. Dlaczego ziemskimi? Dlatego, że tych czterech archaniołów powołali po to, żeby zajmować się ziemskimi sprawami. I jest Michał, i jest Gabriel, przepiękny, polecam tego archanioła Gabriela do pracy właśnie tutaj, medium, dlatego że on bardzo wspiera, on jest archaniołem zwiastowania, czyli bardzo mocno przeprowadza duszę na drugą stronę. Uriel, który jest bardzo mało znany, a jest bardzo pomocnym archaniołem, ja go uwielbiam, Uriela. I Rafael, jak oczyszczacie dom, oczyszczacie pomieszczenie ze złych energii, musi być to archanioł Rafael. Bez Rafaela nie oczyścicie domu, nie oczyścicie swoich energii. Rafael, czyli archanioł Michał, Rafael, Uriel i Gabriel. Gabriel jest potrzebny do pracy z duszami. Bogusia tutaj wspomniała o Azraelu. Ja, jeżeli ktoś będzie chciał, mogę wam podać tekst do odprowadzenia dusz, tak jak powinno być.
Czyli do przeprowadzenia duszy wzywamy Archanioła Gabriela, Archanioła Zwiastowania i Anioła Azraela. Azrael to jest Anioł Śmierci. I bardzo często, jak ludzie odchodzą, słuchajcie, jak już czują swoją śmierć, to mówią tak, ty wiesz, mają takie przebłyski świadomości i mówią, ktoś tu już przy mnie był. Taką widziałam ciemną postać i czułam, że mnie już zabiera, ale czasami się pytam, ale kto był? No, myśmy dopiero przyszli. Nie, już tu był. To, słuchajcie, jest Anioł Śmierci. Nazywa się Azrael. On jest bardzo pomocny w przejściu duszy na drugą stronę i co więcej, pomaga nam się uchronić od ciężkiej żałoby. Czyli wzywajmy Azraela wtedy, kiedy chcemy zakończyć żałobę, czyli po prostu, żeby nam było lżej. Ale on jest aniołem śmierci, więc on nie będzie naszym przewodnikiem. Bardziej wzywajmy archaniołów ziemskich, którzy są bardzo, bardzo pomocni. Powinniśmy, ja na poprzednich warsztatach miałam oryginalne, słuchajcie, figury Michała, miałam Gabriela, miałam Uriela i Rafaela. To cztery takie figurki powinniście się gdzieś zaopatrzyć, żeby widzieć, jak oni wyglądają, bo są bardzo różni. No, przepiękny jest Archanioł Michał. Rzeczywiście Michał jest taką znaną postacią w różnych religiach. W ogóle Michała bardzo... A co zrobił takiego Michał? Co zrobił Michał, że go tak wszędzie znają i wszędzie... Zabił szatana, czyli uwolnił te wszystkie dusze. Nie tylko, że zabił szatana, ale bardzo często w wizerunkach Michała on ma pod nogami szatana, diabła, czyli przekuwa go taką dzidą. Ja we Włoszech pamiętam, że każdy sklep to był, półki się zawalały od Archanioła Michała. Czyli były tam piękne wizerunki i powiem wam, że były bardzo drogie. Natomiast ja zdobyłam piękne figurki Archanioła Michała. Na ostatnich warsztatach pokazywałam i... Widzieliśmy. Piękne, naprawdę. Nie. Nie, nie. Słuchajcie, to nie jest tak łatwo dostać, bo ja nie chcę wam sprowadzać jakichś figurek... Prawdę powiedziawszy, tutaj nawet w Gdańsku, jak jesteśmy, no, nie zaobserwowaliśmy. No tak, nie, to jest naprawdę trudne do dostania. Jeszcze jeden. Chciałam wam powiedzieć jeszcze o bardzo wielkim przewodniku. Bardzo. No już nie chcę tutaj przesadzać, że o cokolwiek go poprosimy, to mamy na tak. Tylko, że ten, to trzeba bardzo długiej pracy. Mówię wam o tym, bo naprawdę w pracy duchowej czy codziennej niestety trzeba się wziąć z nim do pracy. Czyli jakby chociaż raz w tygodniu stawiamy figurkę, czyli widzimy, jak on wygląda, zaczynamy pracę, to słuchajcie, wierzcie mi, od razu nie dowierzacie, że tak się dzieje w waszym życiu. Nazywa się Metatron. Prawa ręka Boga. Metatron. A wiecie, że Metatron na tych swoich ma kulę pod sobą albo trzyma wszechświat. Są dwa oblicza właśnie Metatrona. Metatron troszkę źle się zasłużył wtedy, kiedy zupełnie chciał strącić aniołów, bo uważał, że to tylko on będzie rządził. On był prawą ręką Boga, ale był przy Serafinie, czyli przy Najwyższym. Natomiast on tych aniołów tak trochę chciał jakby zlikwidować, zwłaszcza Uriela. Więc tak naprawdę historię aniołów i archaniołów już przez dwa kolejne warsztaty omawiałam, ale spróbujcie dostać figurę na przykład Metatrona albo wizerunek Metatrona i zacznijcie z nim pracować. Czyli ja wzywam, ja imię i datę urodzenia wzywam ciebie jako przewodnika duchowego i zaczynam dzisiaj z tobą pracę. Proszę cię o to i o to. Będę z tobą pracować, czyli musicie dać mu jakby obowiązek tego przypomnienia się, że wstajecie rano, już mówicie Metatron, chwalcie go, pozdrawiajcie go. Taka jest praca z Metatronem. Nie będzie to szybko, od razu mówię.
Natomiast starajcie się zapalić mu światło, tak samo jak dusze. One nie będą mówić, zapalasz mi świecę. Światło, czyli świeca, czyli to jest dla niego uroczystość, że my go wzywamy i możemy z nim popracować. Nic się nie dzieje bez niczego, czyli musimy włożyć trochę pracy. Zobaczcie, jaki piękny jest Metatron. Jak go zobaczycie gdzieś na obrazie albo figurce, zobaczycie w ogóle jego twarz, takiej potęgi. On ma tam twarz, nawet Michał takiej potęgi nie ma, jak ma Metatron. Natomiast musimy troszkę dłużej z nim popracować. Jeżeli Piotr mówi, że nie zna swoich przewodników duchowych, to słuchajcie, jakaś dusza mnie blokuje. Nie wiem, czy to jest... Słuchajcie, mogę was o coś zapytać, bo krąży mi tu jakieś dziecko. Mogę was o coś zapytać, czy wy, zwłaszcza pań, które miały jakieś poronienia albo no, odeszły dzieci od was? Tak? Bo Basiu, to dziecko jest nieodprowadzane i ja tak mam, bez względu na to, ile lat minęło, to cały czas czuję dziecko. Nawet nie wiecie, jakie dzieci mają potężną energię. Jak się dzieci na przykład odchodzą, czy robię takie oczyszczania energetyczne, bo mamy do czynienia z dziećmi nieodprowadzanymi, to one też bardzo wpływają na nasze życie. A wiesz, że to był chłopiec? No, chłopiec. No to dobrze, tak już wiemy to, a wiecie, co się dzieje, jak czujecie taką energię, musicie nadać mu imię, na przykład. Musicie nadać mu imię i same gdzieś z nim popracować, że wiecie, że na przykład nadaje ci imię na przykład Jan, czy tam jak będziecie chcieli i wiem, że jestem twoją mamą. Nie dało nam się spotkać w naszym życiu, ale odprowadzam cię do światła i wystarczy. Natomiast... Znaczy on po Czarnobylu, znaczy dwa miesiące po Czarnobylu wtedy ja poroniłam. To była ta główna przyczyna, czy to mnie się tak wydaje? No skoro przyszedł, to mogły być jeszcze inne, Basiu. No dlatego widziałam maleńkie dziecko, które jako dusza no, nie może przejść na drugą stronę. I jak na przykład mówią w kościołach, że dzieci idą do nieba i są takie bezpieczne, to jest jedna wielka bzdura. Nie idą dzieci do nieba, bo chociaż zasłużyły na to, to nie są odprowadzone. Najpierw, żeby tam dojść, to muszą być odprowadzone. Ja właśnie największą energię czuję od dzieci. Mama, która ma poczucie winy, słuchajcie, przez 15 lat, że dokonała aborcji i jej się nic w życiu nie układa. A dzieci, które kolejne przyszły, to co robią? Albo są uzależnione, albo są po prostu złe i mówi, pani Aniu, dlaczego tak się dzieje? Ja mówię, zaraz, zaraz, a co to za dwie ciąże u pani? No jedno poroniłam, drugie aborcja, poczucie winy. Wprowadziła sobie poczucie winy, najbardziej negatywna energia, z którą żyła przez tyle lat. Nawet nie wiecie, jaka to jest straszna energia. Jak niewiedza zabije. Niewiedza. Taką myśl. Niewiedza. I słuchajcie, ja... Ale to muszę powiedzieć, ja dzięki pani, ja mam 59 lat skończone z poznaku Lwa, ja dzięki pani i to niedawno, właśnie przez te programy i tak dalej, spotkałem osobę autorytet ich leczowo, bo tyle medium i tam pseudo i tak dalej, ja spotkałem na swojej drodze, chciałem się wyleczyć właśnie od tych rzeczy, to muszę powiedzieć, że mogę się nazwać debilem, bo święcie przekonany byłem na podstawie tego, tych przekazów, że człowiek, ja byłem przekonany, mój ojciec umiera, moja babcia, dziadek i tak dalej, kolejno idą do nieba. To jest taki albo, to, niebo, albo czyściec, tak albo piekło i tak myśleliśmy. Bo to jest taki ogólny obraz tak. Dziecka. Albo do piekła. Przedstawiamy, albo piekło, albo niebo. Mhm. Ja w życiu bym nie pomyślał, że na garbie jeszcze będę miał mojego ojca, a ja go proszę o pomoc. Tak. To jest w ogóle coś niesamowitego. Ja po wielu latach się dowiaduję, że duchy mogą nam taką krzywdę robić i blokadę przez 10 lat. Ale zaraz, Mariusz, a jak myślicie? Ja się też urodziłam w wierze katolickiej. Moje babcie miały za płotem kościół.
duchowni przychodzili do domu babci, które były medium. Dlaczego trumny są okadzane? Jak myślicie? Dlaczego na tym? Dlatego, żeby nie było takich energii. Dlatego. Też są okadzane trumny, dlatego, żeby ta dusza przeszła. Dużo się rzeczy nie mówi. To są stare stereotypy, do których wychowywani byliśmy przez 20 albo więcej lat.